Informacja o niebezpiecznych obiektach pochodziła z Urzędu Morskiego w Gdyni, który w tamtym rejonie prowadził prace sondażowe. Na miejsce wyruszył niszczyciel min ORP Czajka. Pod wodę schodzili nurkowie marynarki wojennej, a do identyfikacji znaleziska użyto również specjalnego podwodnego robota. W końcu na głębokości 18 metrów w mulistym dnie znaleziono dwie porośnięte warstwą muszli torpedy. Do momentu wykonania rekonesansu nie było pewności, czy są to obiekty ćwiczebne, czy bojowe. Gdyby to były bojowe, to zagrożenie stanowiłyby dla żeglugi, gdyż leżały blisko granicy kotwicowiska przy porcie. Na szczęście okazało się, że to dwie 7-metrowe torpedy ćwiczebne. Każda z nich ważyła około 1600 kg. Akcje związane z usuwaniem niebezpiecznych obiektów to od lat specjalizacja polskiej marynarki wojennej. Każdego roku marynarze przeprowadzają około 100 akcji wydobycia niewypałów i niewybuchów. Chociażby w samym gazoporcie, na terenie budowy gazoportu w Świnoujściu zostało zlikwidowane ponad 1000 niewybuchów i niewypałów, w tym 3 duże miny morskie typu Mark III, pochodzące z czasów II wojny światowej, angielskie miny. A obie poniemieckie torpedy zostały wyciągnięte przy pomocy okrętowego dźwigu i przetransportowane do portu wojennego w Gdyni. Stamtąd trafią na poligon, gdzie zostaną zniszczone.